Cześć, dzień dobry. Witam Was na kanale Happy Dental Academy i zapraszam na unboxing szczoteczki magnetycznej Oral-B IO9. Opakowanie szczoteczki Oral-B IO9 pod kątem wizualnym jest dość zbliżone do modeli, które już wcześniej rozpakowywaliśmy podczas naszych filmów. Z tą tylko różnicą, że to wygląda nieco bardziej premium. Składa się z dwóch jakby części. Ta tektura jest tutaj nieco grubsza, więc całość wygląda po prostu bardziej ekskluzywnie. Jeśli chodzi o elementy znajdujące się na poszczególnych bokach opakowania, no to na froncie mamy oczywiście zdjęcie szczotki. W moim przypadku będziemy rozpakowywać szczotkę czarną. Mamy oczywiście wytłoczone logo producenta, mamy logo serii produktowej z informacją o modelu, czyli tutaj o tym modelu 9. Są piktogramy informujące nas o jakichś specyficznych, takich wyróżniających szczotkę funkcjach czy też parametrach. Nazwa koloru, czyli ten Black Onyx i informacja o tym, iż w przypadku tej szczotki do wyboru mamy aż 7 trybów pracy. Bok opakowania to zdjęcie szczoteczki, zdjęcie etui oraz informacje o częściach składowych zestawu. O tym nie będę teraz mówić, bo do tego przejdziemy za chwilę. I tył opakowania to ponownie podkreślenie jakichś specyficznych funkcji, specyficznych parametrów. Tutaj trochę się to różni od poprzednich modeli, bo jest tutaj tego mniej, jest to bardziej estetycznie ułożone. No i z uwagi na to, że szczotka jest koloru czarnego, tutaj tego koloru również przewija się trochę więcej. Mamy zdjęcie końcówki, mamy informację o tym inteligentnym czujniku nacisku, o którym mówię za każdym razem, kiedy szczoteczki IO prezentuję, czyli czujnik, który działa zarówno w momencie, kiedy to szczotkowanie jest zbyt intensywne, zbyt mocne i wówczas mamy sygnał w postaci czerwonego światełka, jak również pokazuje nam, gdy to szczotkowanie jest zbyt delikatne, gdy nie jest odpowiednio efektywne. I wtedy ta lampka, która jest na ringu pod końcówką, świeci się na kolor taki biały, biało-niebieski. Dopiero zielone światełko określa, że ten poziom szczotkowania, poziom mocy, którą używamy jakby do szczotkowania, jest optymalny. Mamy tutaj informację o interaktywnym, kolorowym wyświetlaczu, który po pierwsze stanowi taką opcję informującą nas o tym, chociażby z którego trybu pracy aktualnie korzystamy. Na tym wyświetlaczu mamy też powitanie, mamy informację o tym, czy ten czas szczotkowania był odpowiedni. Mamy także na przykład informację o tym, iż należy już zmienić główkę czyszczącą, czyli końcówkę tej szczotki, bo minął czas jej użytkowania, powiedzmy, czyli minęły 3 miesiące od jej pierwszego użycia. No i mamy również informację o tym, iż w przypadku modelu IO9 w zestawie znajduje się magnetyczna ładowarka, która jest o tyle istotna, że zastosowanie właśnie tej technologii wpływa na szybkość ładowania szczoteczki, czyli pod kątem użytkowym, pod tym aspektem właśnie takim użytkowym jest to dość istotna kwestia. Ostatni bok opakowania to dużo tekstu i dużo takich informacji stricte technicznych, związanych również m.in. z ostrzeżeniami, czy to dotyczącymi utylizacji, czy też dotyczącymi ogólnie samego stosowania. Więc to już jest taka kwestia, powiedzmy, raczej drugorzędna, ale która również na opakowaniu po prostu znaleźć się musi. No i jeśli chodzi o sam wygląd zewnętrzny, to już wszystko. Teraz zajrzyjmy do środka i sprawdźmy, jak wygląda zestaw. Jak widzicie, przede mną jest już otwarty kartonik. Wewnątrz znajdowała się wytłoczka w kolorze czarnym. Tutaj na wierzchu jest taka karta, na której z jednej strony mamy grafiki prezentujące nam szczotkę IO.
Natomiast z drugiej strony mamy taką, powiedzmy, skróconą informację dotyczącą końcówek kompatybilnych ze szczotką, dotyczącą tego, w jaki sposób ustawić sobie język, odnoszącą nas również do sklepów w poszczególnych systemach operacyjnych, gdzie możemy, skąd możemy w zasadzie pobrać aplikację, która jest kompatybilna ze szczotką i która sprawia, że możemy zapisywać statystyki szczotkowania zębów, możemy dowiedzieć się jakby więcej pod kątem dbania o higienę jamy ustnej. Tam również mamy na przykład po zakończonym szczotkowaniu informacje, które części jamy ustnej wymagają takiej większej uwagi, bo na przykład nie szczotkujemy ich zbyt dokładnie, w przypadku których części to szczotkowanie jest zbyt mocne, więc jest dużo takich podpowiedzi dla użytkownika związanych właśnie z dbaniem o higienę jamy ustnej. Pod tą kartką znajduje się instrukcja obsługi, która wykonana jest w kilku językach, oczywiście w tym również w języku polskim, a ja tutaj wcześniej sprawdziłam sobie, że ta instrukcja po polsku zaczyna się od strony 14 i jest tu dużo takich informacji zarówno pod kątem samego użytkowania, techniki szczotkowania, jak i również elementów zestawu. No i ostatnia kartka, którą tutaj mamy, to jest kartka prezentująca nam końcówki, które można zakupić do szczoteczki. W przypadku szczotek AIO na ten moment są to dwa rodzaje końcówek. Końcówka Ultimate Clean, czyli taka po prostu podstawowa końcówka do codziennej pielęgnacji, i końcówka Gentle Care, czyli taka opcja delikatniejsza dla osób, które preferują miękkie końcówki, bądź też które mają jakiekolwiek problemy, chociażby z wrażliwością dziąseł. No i po zdjęciu tych wszystkich elementów papierowych mamy tutaj w centralnym punkcie opakowania szczoteczkę, mamy rękojeść. Tak jak wspominałam, moja jest w kolorze czarnym. Jeśli chodzi o wykonanie, jest to dość prosta rękojeść, jej forma, jakby ta struktura jest taka matowa, pod palcem czuć, że jest lekko, można powiedzieć, taka chropowata, ale bardzo przyjemna, wygodnie leży w dłoni. Na tym panelu frontowym mamy kolorowy, interaktywny wyświetlacz, o którym wspominałam Wam wcześniej. Mamy logo producenta, mamy piktogram informujący nas o tym, że szczotka współpracuje z technologią Bluetooth, no i przyciski, przycisk włączający i taki przycisk zatwierdzający wszelkie zmiany. Tutaj na dole jest jeszcze taki srebrny element, który po pierwsze jest takim elementem bardziej dekoracyjnym i ma wpływ na ten aspekt wizualny, a po drugie tutaj jest takie wgłębienie, które służy nam do ładowania, bo w przypadku tych modeli AIO, modeli 9, 8, 7, mamy właśnie tutaj te ładowarki magnetyczne, które sprawiają, że szczotka nieco inaczej wygląda na dole, nie ma tego wejścia na klasyczną ładowarkę, jakie znamy z dotychczasowych modeli. No i przechodząc dalej, na kolejnym piętrze szczotki mamy kolejne elementy zestawu. No i zacznijmy może od etui. W przypadku modelu AIO 9 mamy etui, które dodatkowo posiada funkcję ładowania. Więc jest to element, który nie występował we wcześniejszych, w tych niższych modelach, które wcześniej otwieraliśmy. Tylko ten model najwyższy, czyli AIO 9, taką opcję posiada. Ładowarka jest wpinana tutaj od frontu. No i wewnątrz etui mamy miejsce na szczotkę i na jedną końcówkę. To też jest dość jakby nowa sprawa, bo w większości wcześniejszych etui mieliśmy miejsce na dwie końcówki. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że w przypadku tych modeli AIO rzeczywiście etui jest nieco zgrabniejsze. Jest bardziej wyoblone, te rozmiary etui są mniejsze, przez co myślę, że też możecie po prostu lepiej sprawdzać w podróży. Oczywiście do etui mamy zasilacz, czyli tę formę jakby ładującą, również w kolorze czarnym, tak aby to wszystko estetycznie odpowiadało całości. Kolejnym elementem zestawu jest etui na końcówki. To jest etui, które albo możemy zabrać ze sobą w podróż, jeśli potrzebujemy zabrać więcej końcówek niż ta jedna mieszcząca się w etui podróżnym, bądź też jest to opcja do przechowywania końcówek w łazience.
To etui jest pionowe. Mamy tutaj miejsce właśnie na dwie końcówki zamienne. Mamy zamknięcie, które z tyłu jest perforowane, po to, aby końcówki, które były aktualnie używane, mogły sobie spokojnie dosychać, a jednocześnie nie kurzyły się w łazience. Więc bardzo fajna, zgrabna opcja. Kolejny element zestawu to jest końcówka, w tym przypadku jest to końcówka ta Ultimate Clean, czyli ta powiedzmy najbardziej standardowa końcówka, ta, o której mówiłam, że jest to końcówka do codziennego czyszczenia. Ona ma włókna ułożone pod kątem po to, aby jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej usuwać płytkę nazębną. One są też nieco asymetryczne i faktycznie ta końcówka daje efekt, uczucie takiego dokładnego otoczenia każdego zęba. No i ostatni element zestawu to jest ładowarka magnetyczna, o której mówiłam Wam wcześniej. Oczywiście również w kolorze czarnym, żeby to wszystko do siebie pasowało. W przypadku szczotek białych mamy elementy w kolorze białym. No i ta ładowarka jest zupełnie inna niż ładowarki, które znamy z dotychczasowych modeli szczotek elektrycznych Oral-B. Jest ona bardziej okrągła, nie ma tego bolca, o którym mówiłam wcześniej, tylko mamy właśnie lekką wypukłość, która pasuje do wklęsłości na rękojeści szczoteczki. Ta ładowarka też działa w ten sposób, że ona lekko przyciąga szczoteczkę. I tutaj mimo, że nie mamy żadnego dodatkowego bolca, to ta szczotka bardzo stabilnie na tej ładowarce stoi. Nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że ona się przewróci. Czy no oczywiście, jeżeli ją, nie wiem, pchnę ręką, to jest szansa, że tak się stanie. Natomiast co do zasady, ona faktycznie tutaj stoi stabilnie i w ten sposób szczotka się ładuje. Tutaj widzę, że pod spodem, pod tą wytłoczką jest jeszcze jedna instrukcja, więc pewnie gdybym się tam do niej chciała dobrać, być może jest ona w jakimś innym języku, albo jest to jakaś wersja skrócona, natomiast ta najważniejsza instrukcja obsługi była po prostu na wierzchu. No i jeżeli chodzi o elementy zestawu, to już wszystko. Samodziałanie szczotki omawialiśmy już we wcześniejszych filmach, więc jeżeli Was to interesuje, możecie zerknąć czy to na film z porównaniem szczoteczki IO9 ze szczotką Genius X, czy na przykład do filmu związanego z tym, jak myć zęby szczoteczką elektryczną, bo tam również głównym bohaterem była szczoteczka IO, więc do tych filmów Was odsyłam. Ja Wam już dzisiaj serdecznie dziękuję. Oczywiście szczotkę możecie znaleźć na stronie www.happydental.pl i tam również na karcie produktu możecie doczytać sobie wszystkie kwestie związane z chociażby trybami pracy, które w przypadku tej szczotki mamy, z technologią magnetyczną i z wszystkimi szczegółami takimi dotyczącymi właśnie parametrów. Jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się na kolejnym filmie.